Siemanko, z tej strony Texan, witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2019 na polskiej wsi. I co, w dzisiejszym odcinku sobie rozrzucimy obornik, co ostatnio nam nie wyszło, ale jest już po zimie, wczesna wiosna. Jak widzicie, zrożutniczek zapięty, 10-14 się już grzeje, tur zapięty do niej. Tylko jeszcze podjedziemy sobie tutaj, zatankujemy. Mleko sobie sprzedałem, troszkę pieniążków jest, kredytu trochę spłaciłem, bo była w miarę cena na mleko, także sprzedałem, kredyt tu spłaciłem troszkę i już niedługo powiem wam, że z kredytu się spłacę cały, chyba że znowu dobierę na coś. Bo jak wiecie, gospodarstwo jest budowane powoli. Nie wiem, kiedy ja je tam wybuduję, no ale pomalutku się buduje. Także lecimy rozrzucać oborniczek. Zobaczymy, jak to nam tu wyjdzie. Czy będzie widać obornik? Pewnie nie, jak zawsze. No dobra, wjeżdżamy. Cyk, rozkładamy, włączamy i lecimy. No, no słabo, słabo widać. No dobra, jaką tam mamy dawkę? A, teraz nie zobaczę. Muszę dojechać do końca, jak wyłączę, to będę widział, jaka tam jest dawka. Ale chyba taka w miarę. Dobra, 16. A to niech będzie to 16. Widać ten obornik, czy nie widać? Nie widać. A nawozi się w ogóle? Nawiezienie, wyłączmy orkę. No jest, niby jest nawiezienie, dobra. Poprzeczniaka tutaj machniemy też, żeby nie było. Żeby był zrobiony. O kurde, czemu nie hamujesz? Kurde, w ogóle nie widać, gdzie było rozrzucone. Jak się wpatruję i nie widzę. Także no, będzie problem. No dobra, jakoś tam damy radę może. Wiem, że bierze mniej więcej tyle, co jest ten, tekstura rozrzucania. Dobra, tutaj koło oborniczka tak jakoś zajedziemy. Ciach, ciach, ciach. Babkę w piach. Dobra, ciach. Dojedziemy gdzieś tu. Dobra, i gdzie to? Chociaż coś tam kurde widać. Coś tam widać, ale nie za dużo. Ale wygląda na to, że miałoby być to tutaj. Także patrzymy się, jedziemy prosto w miarę. No i lepiej jak jest w górze, lepiej mi się widzi, czy jedzie prosto, żeby wiecie, to prosto też wychodziło. Dobra, gdzie to teraz będzie? No widać, coś tam widać. Dobra, jedziemy tak mniej więcej. Pyk, pyk, pyk. Coś tam widać. Nie wiem, czy to dobrze idzie, czy niedobrze idzie, ale... No, ale coś widać. O, auto. Zajrzmy na mapkę. O kurde, nawet w miarę dobrze. Dobra, doładujemy sobie oborniczka, bo nam i tak braknie. Także doładujemy sobie. Dobra, pyk. Kurde, mogłem wziąć łyżkę, bo więcej mieści. Ale dobra, jakoś załadujemy. Nie pomyślałem sobie o tym, żeby wziąć łyżkę. Dobra, pyk.
Raz, dwa się machnie. Na pewno nie będzie tak szybko to szło jak tym, jak Merlo. No ale w miarę powinniśmy to szybko załadować. Oj. Dobra, nabrało się coś tam. No łyżką bym brał po tej tonie, nie? A tutaj... Tutaj no jednak jest mniejszy ten krokodyl. Ale zapomniałem se o tym. Ale damy radę. No właśnie to jest tu dobre, że sobie pojadę. Z pryzmy sobie załaduję, nie muszę na farmę wracać. A troszkę tego oborniczka tutaj jest. No i pyk. No i ładnie. Ładnie ubywa. Elegancko idzie. Nie wiem ile tam już jest, bo żadna kubka się nie pojawia na rozrzutniku. No, myślę, że ten rozrzutnik załaduje i powinniśmy rozrzucić całe. O, coś się tam usypało. O, jakaś kupeczka się chyba zaczyna robić na rozrzutniku. Dobra. No, trochę ton tu wywiozłem tego obornika, także to będzie nie na jeden sezon, tylko na więcej. No, kupa już jest. Dobra, i pyk. Akcja dosyć taka niecodzienna. Ile tam? A może jeszcze jeden wejdzie. Tak myślę. Może by tu podebrał stąd. Oj. Coś. Jak to tu? Aha, bo mam za bardzo. Dobra. No patrzcie się, nic nie wybrałem, a rozrzutnik jest. Także, a czemu ja mam tak oddalone? Aha. Dobra, wziąłem to, żebym dorzucał przecie. Dobra, myślę, że będzie. Najwyżej dorzucimy sobie troszkę. Jakby nam brakło, bo coś czuję, że jeszcze troszkę może braknąć. Ile mamy? 93. No to by niecała łyżka weszła. Ale dobra. Lecimy. Troszkę sobie daweczkę tak zmniejszyłem, żeby tak tym rozrzutnikiem już to rozrzucić. Rozłożymy go z powrotem. I lecimy. Tak ma iść? Tak. Okej. Okay. Elegancko. No, to tak denerwuje, że to tak nie widać, nie? Gdzie ten obornik jest. Tak z daleka to się coś tam rzuca w te oczy. No, bardzo słabo. Gdzieś tutaj chyba teraz. Tak, tutaj. W sumie na to nam wystarczy, jeszcze dwa przejazdy mamy. To na powrocie zwiększę dawkę. Żeby tak wyrzucić to wszystko. O Jezu, żebym się rozpędził na tą drogę. Już uciekam. Pyk. Czy jeszcze tu i na dół. No to elegancko, elegancko wyszło, powiem wam. Dosyć, tak? Dobra, zwiększymy daweczkę. Aha, teraz nie mogę. Nie zwiększyłem w ogóle. Na pyk. Damy 18. Za drzewem nawrócimy. I gdzieś tutaj teraz.
No, teraz to ubywa, ale i tak nam nie ubędzie. Dobra, dajmy tyle. Wiecie, że było całe pole rozrzucone. Dobra. Jeszcze tu gdzieś środkiem przejedziemy, jeszcze zobaczymy na mapkę, ale widzę, że elegancko całe się rozrzuciło. Dobra, i pyk. Powinno zjeść nam wszystko, to wiecie co? Możliwe, że jeszcze rozlejemy sobie gnojówkę. Dobra, tu tak wszystko rozwalimy. O, i pyk. Idealnie. Dobra. Składamy go. Lecimy na farmę. I zatorka weźmiemy, zatorkiem rozlejemy najwyżej. Wy wiecie, trochę tym, krokodyla sobie zamkniemy. Już nam nie będzie potrzebne. Dobra, raz, dwa, dolecimy. Mamy 11 minutek. Także prawie. Dobra. Jedź. Ja sobie podniosę, żeby się tu wykręcić. O, elegancko. Dobra. Staniemy sobie tutaj, zgasimy. Zetorek stoi pod wiatą, bo jest ostatnio mało używany. Także stoi w garażu. Forsznita jeszcze nie schowałem. Nie zrobiłem tu porządku jeszcze. No ale sami widzicie, że cały czas jakaś robotka jest. Na pyk. Oj, chyba zahaczę, a jednak nie. No i właśnie jak tego obornika nie będzie, to tu dużo lepiej będzie się wykręcać. Muszę ten obornik wywieźć. Dobra, zapełniamy gnojóweczka. Jaka tam dawka? Minimalna. Dajmy sobie 16. Tak, z rozrzutnikiem było 16. Na początku git tak w miarę wyszło, no to tutaj też dajmy sobie 16. I zobaczymy, jak to będzie szło. Na pyk. Wolne. Ciach, 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 ciach. Zatarka będzie trzeba umyć. Będzie trzeba pomyć w ogóle te sprzęty. Myślę, że będzie widać tu gnojowice. Ale wiecie, wiosna. Prace polowe ruszają, o nie? Ale chyba gnojówkę tu będzie widać. Gnojówkę w miarę widać. Jeszcze tu jest takie ściernisko, że powinno widać ją być. Oj, chociaż... Nie, no widać, robi się taka mokra tekstura. Także gitara. No, myślę, że z dwie, trzy beczki pójdą na to pole. No, trzeba się pozbyć tego, bo jest już naprawdę dużo tego. Dobra, przycofamy. Dookoła sobie pole objedziemy całe. Tak na spokojnie. Na spokojnie się objedzie całe pole dookoła. I będzie elegancko. Tutaj co tu sam się tmo? Dobra, troszkę mu tu wjedziemy, bo to tak dolać do końca. Kurde, ale mnie brzuch coś boli dzisiaj. Nie wiem od czego, czy wiem co, Cezar, czy co, ale mnie boli. No dobra, no i elegancko lecimy, 50%, o, to więcej tych beczek wyjdzie, no ale dobra. Przynajmniej wyleje się trochę tej gnojówki.
zejdzie jej trochę, nie wiem, gdzie jej tam tyle zalegało. Nie wiem, czy widzieliście, ile jej tam jest. Myślę, że jeszcze jedną beczkę na pewno rozlejemy na odcinku. Mamy 15 minutek. Prawie takie dwie prace. Lepiej się to ogląda, jak dwie prace są jakieś. Dobra, tu elegancko dolewa. A chyba tu talerzu uwa w to pójdzie. Tak mi się wydaje. Dobra. I pyk, i lecimy do góry. No, pole dookoła objechane, ładnie, elegancko. Coś tam widać, dokąd to jest dolane. Nie jakoś też super dobrze, ale widać. O, to chyba szczybeczki tu pójdą. Czema na pewno zrobię to. No, pyk. Nakręcamy. Dobrze, że tu jest droga. Można co fajnie nawrócić. No i gitara. I lecimy. Ciach, ciach, ciach. O, i koniec. Dobra, no to się tam doleje kolejną beczką. Lecimy zapełnić. Żeby już tego, żeby pola ubywało. Może w kolejnym odcinku już będzie coś tam zaczęte znowu z jakąś budową kolejną na tamtej farmie. Ale jeszcze nie wiem. Nie wiem, czy tam już... Ojej. A, przejechaliśmy. Nie wiem, czy tam jakiejś nowszej obory już nie postawię. Na więcej sztuk. Ale nie wiem. Nie mam pojęcia. A pyk. Widzicie? 321 tysięcy litrów. Ale mleczko wywiezione. Oj, wody mają mało. Czekajcie, że nie pozdychały, to im chociaż wodę odkręcę, niech się naleje. No, bo tam jedzenie jakieś mają te inne duperele, jeszcze jakieś zboże. Tu z lucerny miały. Także tam jeszcze na spokojnie, jak ten MR się skończy. Siano my ostatnio przywieźli, tam jest w stodole. Dobra, pyk, pyk, jest wolna. I lecimy. Gitara. Tutaj by było fajne pole, aby to i to połączył. Eleganckie, długie, wielkie. Dobra, dolejemy sobie tutaj. Oj, troszkę go zrzuciło. Ciach. Dobra, dolana. Chyba tak powinno być. Sprawdzę sobie, czy jakieś omijaki robię. O, autozapis. A, tu miało być wapno jeszcze, ale to wapno zrobimy po talerzówce. Wymaga zaorania tam. Wapno wyłączymy, elegancko idzie. Dobra. To tu będzie jaka talerzówa i wapno. Tak coś czuję, że takie coś zrobimy. Tylko będzie trzeba przywieźć trochę wapna też na farmę. Coś czuję. Wapno, nawóz. Ziarna to tam jeszcze mam. Także ziarna na spokojnie. I tam jeszcze starczy na ten sezon. Ale nawóz to by można było przywieźć. Dobra. I pyk. Lecimy.
Elegancko idzie. Ciach, 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 dobra. Dolane. To chyba i na taki cypelek, ale to tak. Machniemy go, o. No i lecimy do góry. I elegancko idzie. Robota. W tym sezonie będę miał bardzo dużo kukurydzy. Powiem wam, bo to pole za gospodarstwem będzie. Także no, będzie. Co robić? No ale to dobrze, że będzie dużo. A tu czemu mi nie rozlało? Dobra, zajedziemy tak. Aha, tam jest pewnie nawiezione już. Z poprzedniego sezonu pewnie coś tu wcześniej było. Czy coś? Dobra, i pyk. I do góry. Dawaj, Zetor. Nie ma, że boli. Nie wiem, czy w sumie dawki nie zmniejszyć. I tą beczką już oblać to całe pole. O tak to kurde jechać. Po 1000 litrów. Zmniejszymy na minimum. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Najwyżej za chwilę zrobimy tak z rozrzutnikiem, poprawimy, po prostu tam przelejemy jeszcze raz czy coś. To w sumie tak jak na początku powiedziałem, dwoma beczułkami oblejemy 20 tysięcy litrów. No i pyk, i elegancko. No jeszcze tu będą dwa przejazdy. Tak, no dwa przejazdy jeszcze tu będą. Na jeden tego nie wezmę. O, a na drugi już tak. No i na zator udycho, pod górę udycho. No ale powinien dać sobie radę. Daje. Ciągnie. Ciągnie pod tą górę. I wystarczy? Powinno wystarczyć. Dobra, elegancko. Elegancko to idzie. Dobra, tu wjedziemy w dół, jeszcze prawie poprawimy. O. Zakręcimy. I prawie do końca, jak tam dojedziemy, to powinno się skończyć. Skończy się? No. Bez problemu. No, naturalne nawozy. I lecimy na faremkę. I będziemy kończyć. Tak jest. Także w kolejnym odcinku jakieś talerzowanie albo oreczka. Nie wiem jeszcze. Może oreczkę zrobimy z zatorkiem. No, wolna. Przejedziemy tu. No i stoją dwa sprzęciory. O, zgasimy. No, elegancko. Dwa fajne zestawy. Także co, w tym odcinku to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Na więcej, jeżeli film się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. No i co, trzymajcie się, cześć, do zobaczenia. Elo, czołeczka.